Artykuł trzeci dotyczy kwestii powodów, dla których mamy Boga kochać. I brzmi w ten sposób, czy Boga mamy miłować z powodu Niego samego? Innymi słowy, co jest powodem, co jest przyczyną, dla których mamy Boga kochać? I w odpowiedzi w części głównej tego artykułu Tomasz po pierwsze zauważa, że wyrażenie powód wskazuje nam właśnie na przyczynę, a przyczyny są w ogólnym rozrachunku tylko cztery. Mamy przyczynę celową, czyli przyczynę, która mówi nam o celu, do którego dąży dana rzecz. Tak na przykład lubimy lekarstwo nie dlatego, że jest słodkie, ale dlatego, że możemy dzięki niemu być zdrowi. Właśnie to jest powód, dla którego lekarstwo, to jest ten powód, dla którego lekarstwo jest przez nas ukochane czy lubiane. Potem mamy przyczynę formalną, która polega po prostu na tym, że coś jest kochane z racji swojej jakiejś wewnętrznej, najbardziej jakby istotnej wewnętrznej wartości. Tak na przykład człowiek będzie kochany z powodu swojej cnoty, będzie lubiany z powodu swojej cnoty. Potem mamy przyczynę sprawczą. To tak jak wtedy, kiedy kochamy po prostu kochamy, tutaj Tomasz podaje, miłujemy kogoś na przykład z powodu tego, że jest synem takiego, a takiego ojca. Czyli najpierw kochamy tego ojca i z racji tego, że ktoś jest synem tego ojca, kochamy syna, ponieważ jego ojciec jest przez nas ukochaną osobą. To są te trzy przyczyny, które tutaj Tomasz zauważa, że w żaden sposób nie możemy powiedzieć o Bogu, że jest on kochany z powodu właśnie tych. Dlaczego? No bo na przykład jeśli chodzi o ów cel, Bóg przecież jest celem. Nie możemy kochać Boga z powodu jakiegoś celu, który byłby od Niego wyższy, dla którego Bóg byłby tylko środkiem. To jest oczywiste, że to jest zupełnie niemożliwe, żeby tak właśnie wyglądało. Jeśli chodzi również o przyczynę formalną, bardzo ciekawa rzecz, bo wcale nie jest tak, że kochamy Boga z powodu jakiejś przyczyny formalnej, właśnie dlatego, że to Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Dlatego, tak jak tutaj Tomasz zauważa, nikt też Boga nie formuje, by stał się dobrym, bo Jego dobrocią jest sama Jego istność, a Jego dobroć jest wzorcem dla wszystkich innych dobroci. Więc to Bóg jest źródłem wszelkiej dobroci, a nie odwrotnie. Dlatego też nie możemy wskazać żadnej przyczyny formalnej, dla której mielibyśmy Boga kochać. I tak samo, ponieważ Bóg nie otrzymuje dobroci z zewnątrz, wobec tego też nie może być kochany z racji jakiejś przyczyny sprawczej, ponieważ to On jest właśnie źródłem wszystkiego. Dlatego te trzy powody, dla których kochamy Boga, nie mogą być, faktycznie Jemu nie możemy tego po prostu i przypisać. Natomiast jest jeszcze czwarta przyczyna materialna. Przyczyna materialna polega na tym, że miłujemy kogoś z powodu tego, co nas usposabia do miłowania go. Na przykład z powodu otrzymanych dobrodziejstw. Chociaż gdybyśmy już zaczęli przyjaciela miłować, miłujemy go nie z powodu tych dobrodziejstw, lecz z powodu jego cnoty. I tutaj właśnie, jeśli chodzi o ten czwarty powód, możemy powiedzieć, że Bóg jest miłowany z powodu czegoś innego, mianowicie z powodu tego, co nas usposabia do miłowania Go, z powodu tych dobrodziejstw, które od Niego dostajemy. Potem w artykule czwartym znowu bardzo ciekawe i ważne, chociaż wydaje się nieco abstrakcyjne pytanie, Tomasz zastanawia się, czy w tym życiu może Bóg być miłowany bezpośrednio. O co chodzi z tym bezpośrednim miłowaniem? Bo jeśli chodzi o poznanie, to dobrze wiemy, że nie mamy tutaj na ziemi poznania bezpośredniego. Tutaj możemy zacytować pierwszy list do Koryntian,
tam święty Paweł zauważa, że tutaj na ziemi poznajemy Boga przez zasłonę, niejasno, że dopiero w niebie ta zasłona przestanie istnieć. Dlatego poznajemy Boga właśnie w sposób jakiś pośredni, za pomocą cnoty wiary. Dopiero w niebie będziemy Go poznawać bezpośrednio. A jak jest z miłością? I tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zauważyć istotną różnicę pomiędzy poznawaniem i miłowaniem. Tomasz pisze w ten sposób. Akt władzy poznawczej dokonuje się tak, iż rzecz poznana jest poznającym. Innymi słowy, kiedy poznajemy, to ta rzecz poznawana jest w naszym umyśle. Natomiast przy akcie władzy pożądawczej pożądanie skłania się ku rzeczy pożądanej w niej samej. Innymi słowy, nasza wola, miłując Boga, kieruje się ku Niemu samemu. Jakby kieruje się do Boga takiego, jaki On jest sam w sobie. Natomiast kiedy poznajemy Boga, to niejako próbujemy tego Boga do naszego poziomu, do naszego umysłu sprowadzić. Usiłujemy Go jakoś pomniejszyć, usiłujemy Go jakoś upodobnić do tego, co poznajemy najpierw w świecie rzeczy, które poznajemy naszymi zmysłami. Dlatego jest różnica bardzo znacząca między poznawaniem i miłowaniem. Tomasz pisze dalej tak. Z tego wynika, że dążenie władzy pożądawczej zmierza ku rzeczywistości takiej, jaką ona jest, podczas gdy akt władzy poznawczej dokonuje się na sposób poznającego, czyli na sposób istoty, która w tym przypadku, tak jak właśnie to już wiemy, poznaje poprzez zmysły i dopiero z poznania zmysłowego zaczyna, startując z niego, zaczyna, próbuje jakoś poznać to, co jest ponad zmysłami. Co to oznacza? Ponieważ nasze poznanie zaczyna się od zmysłów, pierwej narzucają się naszemu poznaniu rzeczy bliższe zmysłom, natomiast na ostatku poznawalne jest to, co stoi najdalej od zmysłów. Natomiast miłowanie jako akt władzy pożądawczej nawet w życiu ziemskim zmierza najpierw do Boga, a z tego dopiero pochodzi zmierzanie do czegoś innego. Tak zatem miłość miłuje Boga bezpośrednio, a inne rzeczy miłuje za pośrednictwem Boga. Innymi słowy, tak naprawdę już tutaj na ziemi nasza miłość zdąża, zmierza do Boga i z Niego właśnie czerpie siłę do tego, żeby kochać na poziomie nadprzyrodzonym wszystko to, co Bogiem nie jest, ale też przez Boga jest jakoś umiłowane, czy z Bogiem jest jakoś związane. Bo przecież wiemy, że na tym polega mniej więcej miłość bliźniego. Mamy kochać to, co w tym bliźnim, to, co jest dobre. Natomiast w poznaniu jest odwrotnie. Do znajomości Boga dochodzimy za pośrednictwem stworzeń, już to jako do przyczyny ze skutków, już to jako istoty przewyższającej wszystko inne, już to jako istoty wolnej od braków widzianych w stworzeniach, o czym mówi Dionizy. Tutaj Tomasz od razu trzy te drogi poznawania Boga przypomina. Innymi słowy, mamy do czynienia z bardzo ciekawym procesem. Tutaj w odpowiedzi na drugą trudność to jest też podkreślone. A więc wygląda to w ten sposób, że ponieważ zaś znajomość nie zatrzymuje się na rzeczach stworzonych, lecz poprzez nie zmierza do czegoś innego, gdzie zaczyna się umiłowanie, a poprzez to przechodzi na inne przedmioty, na sposób jakby krążenia. Innymi słowy, zaczynamy od tego, że poznajemy rzeczy zmysłowe, potem zaczynamy powoli zmierzać ku Bogu. Nasze poznanie zaczyna rodzić miłość ku Bogu, a miłość do Boga, a miłość do Boga powoduje z kolei miłość do rzeczy stworzonych, do rzeczy innych niż sam Bóg. Tak mniej więcej wygląda właśnie ten proces. Tutaj jeszcze przy okazji Tomasz zauważa, że to jest też bardzo ważne, że tutaj na ziemi rzeczą szlachetniejszą jest kochanie Boga niż poznawanie Go, a powodem, dla którego zachodzi ta nierówność, jest właśnie owo kierowanie się władzy pożądawczej, tej władzy umysłowej, czyli naszej woli, w kierunku Boga takiego, jakim On jest sam w sobie. Natomiast nasz umysł poznaje Boga w sposób zawsze bardzo tutaj na ziemi niedoskonały. Dlatego na ziemi doskonalszą jest rzeczą kochanie Go, bo kochamy Go takim, jakim jest naprawdę. Poznajemy Go w sposób zawsze bardzo ograniczony, bo przecież samo poznawanie jest od kochania samo w sobie szlachetniejsze. Ale tutaj na ziemi, ze względu właśnie na to, że mamy tą bezpośredniość w kochaniu,
w stosunku do tej braku bezpośredniości, tej pośredniości w przypadku poznawania, dlatego na ziemi lepiej jest Boga kochać niż poznawać, ale z drugiej strony oczywiście pamiętamy, dobrze wiemy, że tak naprawdę nie da się w ogóle kochać, jeśli się choć trochę nie poznaje. W artykule 5. Czy Bóg może być miłowany całkowicie? Cóż to znaczy całkowicie? I oczywiście wydaje się, że nie. Pierwsza trudność jest następująca. Miłowanie jest następstwem znajomości. A przecież tutaj nie jesteśmy w stanie znać Boga całkowicie, bo byłoby to Jego zrozumieniem, co jest oczywiście tutaj na ziemi zupełnie wykluczone. W ogóle i w niebie też święci, mimo tego, że Boga poznają, tak jak On poznaje sam siebie, to też przecież nie ogarniają całości Bożej mocy, Bożej wielkości, ale przynajmniej widzą Go takim, jakim On sam siebie widzi. Natomiast tutaj na ziemi po prostu nie poznajemy Go bezpośrednio, o czym już wiemy. Wobec tego wydaje się, że nie może być miłowany całkowicie. Druga trudność. Otóż kochanie jest pewnego rodzaju jedynością. Otóż serce ludzkie nie może całkowicie zjednoczyć się z Bogiem, ponieważ większy jest On niż nasze serce. A więc wydaje się, że nie można Boga całkowicie kochać. I po trzecie, to Bóg kocha siebie całkowicie. Jeśli by więc ktoś kochał Go całkowicie, to miłowałby Boga w takim stopniu, w jakim On sam siebie miłuje, a to jest niemożliwe, więc żadne stworzenie nie jest w stanie miłować Boga całkowicie. I tutaj oczywiście kwestia rozbija się o pewne rozróżnienia. Zauważa Tomasz, że w Księdze Powtórzonego Prawa jest przykazanie zawarte: będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego. Więc w tym przynajmniej sensie jest to możliwe, skoro jest to nakazane. I w odpowiedzi Tomasz zauważa, że miłowanie jest jakby łącznikiem między miłującym a miłowanym. Dlatego pytanie, czy można Boga miłować całkowicie, można rozumieć trojako, bo ta, skoro mamy pewien związek, pewną relację między miłującym i miłowanym, to w takim razie ta całościowość może dotyczyć albo samego miłującego, albo miłowanego, albo samego tego związku, samej relacji. A więc po pierwsze, sposób miłowania całkowicie odnosi się do miłowanej rzeczy, czyli po prostu wszystko to, co jest z Bogiem związane, jest miłowane. I ta całkowitość, to, że Bóg jest miłowany całkowicie, oznacza po prostu, że wszystko to, co się z Bogiem wiąże, jest miłowane. I tak rzeczywiście Tomasz zauważa, że człowiek powinien wszystko kochać to, co się z Bogiem wiąże, to, co Bogu jest przyjemne, co jest jakoś przyjaźni z Bogiem. Właśnie na tym też polega miłość bliźniego. Dlatego jak najbardziej jest to możliwe i jest to również nakazane. Po drugie, gdy ta całkowitość odnosi się do samego miłującego, czyli co to oznacza? To oznacza, że musimy kochać Pana Boga wszystkimi swoimi możliwościami, z całego serca. To właściwie też jest sens owego przykazania zawartego w Księdze Powtórzonego Prawa. Czyli wszystko to, co ma, człowiek powinien oddać miłości Boga. Po trzecie, biorąc pod uwagę stosunek miłującego do miłowanej rzeczy. Innymi słowy, chodzi o ową relację między jednym i drugim. Chodzi o to, by sposób miłowania dorównywał sposobowi, w jaki rzecz może być miłowana. I tutaj jest rzeczywiście to zupełnie niemożliwe. Bo każda rzecz jest godna miłości w takim stopniu, jakim jest dobra. A Bóg jest oczywiście nieskończenie dobry, wobec tego jest nieskończenie godny miłości. I takiej miłości nikt nie jest w stanie wobec Boga w sobie obudzić. Takiej miłości nikt nie potrafi, aktu takiej miłości nikt nie potrafi wykonać. Żadne stworzenie nie jest w stanie miłować Boga nieskończenie, ponieważ siły stworzeń, czy to wrodzone, czy wlane przez Boga, są zawsze ograniczone. Następny artykuł dotyczy miary. Czy miłość Boga powinna mieć jakąś miarę? To jest bardzo interesująca znowu kwestia, bo dotyczy zagadnienia, które jakoś można powiedzieć, że nabiera takiego aspektu technicznego. Cóż to jest owa miara? Otóż tutaj Tomasz zauważa, że miara, a tu się odwołuje do świętego Augustyna, który nauczał, że dobro ma trzy elementy, składa się z trzech elementów, z miary, z postaci i porządku, a więc miara jest elementem
dobra, bez właściwej miary trudno jest mówić o jakiejś takiej odpowiedniej miłości w takim razie. Więc cóż to jest ta miara? Więc już sam Augustyn przez miarę rozumiał pewne oczywiście rozmiary, ale to określenie znajduje się zarówno, zauważa Tomasz, w czynniku mierzącym, jak i w rzeczy mierzonej, ale w każdym inaczej. Bo w czynniku mierzącym określenie to jest istotnie, jako że czynnik ten sam w sobie jest treścią określającą, nadającą miarę innym rzeczom. Brzmi to bardzo w sposób trudny, ale jest to bardzo łatwe. Jeżeli przykładamy jakąś linijkę na przykład do mebla i w ten sposób owa linijka ma na sobie wyrytą jakąś miarę, to jest właśnie ten element mierzący. On jest właśnie tym, w którym w sposób bezpośredni jest zawarta miara. Natomiast w samym czynniku mierzonym, czyli w tym przypadku w danej szafce na przykład, tam ta miara znajduje się, ale w sposób wtórny. Tutaj Tomasz to w ten sposób nazywa. W rzeczach mierzonych miara zależy od czegoś innego, mianowicie od tego, czy i o ile dostosowują się do miary. Dlatego w czynniku określającym rozmiar nie ma niczego, co by było pozbawione miary. Natomiast rzecz mierzona jest pozbawiona miary już to przez niedociągnięcie, już to przez przesadę, jeśli nie dostosuje się do miary. A więc właśnie, miara znajduje się bezpośrednio, pierwszorzędnie w tym czynniku mierzącym, czyli w tym przypadku w jakiejś linijce, a dana szafka jest właśnie tym elementem mierzonym, który musi się jakoś dostosować, w którym może się znaleźć albo nadmiar, albo niedomiar. Natomiast jeśli mówimy tutaj konkretnie już o miłości, to w dziedzinie dążeń i działań, jak Tomasz tutaj zauważa, powołując się na Arystotelesa, czynnikiem określającym miarę, czyli tym, który właśnie jest tym mierzącym, tym, który zasadniczo miarę w sobie zawiera, jest po prostu cel. Bo wszystkie dążenia, wszystkie działania kierują się do celu. To cel jako ten, który jest najważniejszy, który jest, jak sama wskazuje właśnie nazwa celu, jest kresem owych działań, to on jest tym czynnikiem mierzącym i to cel określa środki, które właśnie w zależności od tego, czy faktycznie dążą do celu, czy prowadzą do celu, czy też do celu za bardzo nie prowadzą. Dlatego cel jest miarą sam w sobie. To natomiast, co dąży do celu, ma miarę ze stosunku do celu. To, co dąży do celu, jest jakoś mierzone. We wszystkich sztukach pragnienie tego, co jest celem, nie ma ani kresu, ani granic, natomiast środki do celu mają granice. Innymi słowy, to środki mogą być albo przesadne, mogą albo nie dociągać, albo przesadzać. I tutaj natomiast jeśli chodzi o sam cel, to właśnie chodzi o to, żeby ten cel osiągać jak najbardziej. Tutaj nie możemy żadnej miary postawić. I tutaj też to Tomasz zauważa, cały czas przywołuje przykład podany przez Arystotelesa, a więc chodzi o lekarza. Otóż lekarz nie stawia granic na zdrowie, lecz stara się je uczynić możliwie najdoskonalszym. Natomiast nakłada granice używanym lekarstwom, no bo one są tymi środkami do zdrowia prowadzącymi. Bo nie daje tyle lekarstw, ile chce, lecz ile potrzeba dla osiągnięcia zdrowia. Gdyby w użyciu lekarstw przekroczył granice określone potrzebą lub tych granic nie osiągnął, czyli albo za dużo, albo za mało, użycie byłoby pozbawione miary. Czyli właśnie miara dotyczy samych lekarstw, natomiast zdrowie jest upragnione właśnie bez miary. I teraz w naszym przypadku co to oznacza? Kresem zaś wszystkich ludzkich czynności i poruszeń jest miłowanie Boga, dzięki któremu, jak wiemy, osiągamy cel ostateczny przede wszystkim. Dlatego w miłowaniu Boga nie może być mowy o mierze jako rzeczy podlegającej wymiarowi, także może być większa lub mniejsza. Innymi słowy, nie możemy powiedzieć, że ktoś za bardzo kocha Boga. Może ta miłość wyrażać się w sposób właśnie nieodpowiedni. I tutaj może nie być miary co do sposobu wyrażania się owej miłości, ale nie można powiedzieć, że ktoś Boga kocha za bardzo. Z tego wynika, że im bardziej się Boga miłuje, tym miłowanie jest lepsze. I co więcej, ta sama zasada będzie się stosowała również w przypadku, będzie stosowana również w przypadku cnoty wiary i cnoty nadziei, czyli cnót teologalnych, które wiążą nas z Bogiem. Dokładnie to samo, że miara będzie dotyczyła pewnego sposobu, w który
czy wiara, czy nadzieja jest realizowana, natomiast nie będzie dotyczyła samego stopnia owej cnoty. Czyli nie można w Bogu za bardzo pokładać nadziei. Nie można za bardzo jakoś wierzyć Bogu. Natomiast można przesadzić co do pewnego określonego środka, sposobu wyrazu. Potem w 7 artykule i 8 Tomasz znowu nawiązuje do tych zagadnień, o których żeśmy ostatnio mówili, więc nie będziemy ich poruszać. A mianowicie chodzi o rozróżnianie pomiędzy miłowaniem nieprzyjaciela i przyjaciela, co jest bardziej zasługujące, czy bardziej zasługujące jest miłowanie bliźniego niż Boga. Tutaj też to wszystko opiera się na pewnych rozróżnieniach. Jest to dość ciekawe, ale właściwie sprowadza się do tego, czym mówiliśmy ostatnio. W zagadnieniu 28 przechodzimy już do konsekwencji miłości, to znaczy jakie skutki miłość powoduje w nas. I pierwszym skutkiem jest radość. W pierwszym artykule Tomasz zastanawia się, czy radość jest właśnie skutkiem miłości w nas. I mówi, że radość wynika z miłowania już to z powodu obecności dobra miłowanego, już to z powodu tego, że ten, kogo kochamy, trwale ma dobro mu właściwe. Czyli jakby dwa są powody, dla którego ten, kto miłuje Boga, będzie miał w sercu radość. Więc pisze Tomasz tak. Otóż miłość wlana jest miłowaniem Boga, którego dobro nie ulega zmianie, bo sam on jest własnym dobrem. Przez to samo zaś, że jest miłowany, przebywa w miłowanym, co jest szlachetniejszym tego miłowania skutkiem. Zgodnie z tym, co pisze Jan Ewangelista, kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg w nim. Dlatego duchowa radość, której przedmiotem jest Bóg, jest spowodowana przez miłość w ramach. Innymi słowy, okazuje się, że dokładnie te dwa skutki, znaczy te dwa powody, dla której radość towarzyszy miłości, te dwa będziemy mogli znaleźć w przypadku osoby, która kocha Boga miłością w ramach. Bo z jednej strony Bóg jest dobrem, ma to dobro, czy właściwie w nim jest dobrem nieutracalnym, i to jest oczywiście jeden z powodów, dla którego towarzyszy komuś miłującemu radość. A po drugie, chodzi właśnie o to, że Bóg jest zjednoczony z osobą miłującą, przebywa w pewien sposób bardzo konkretny w duszy osoby miłującej miłością wlaną. I dlatego to też z tego też powodu towarzyszy miłości radość. Ale teraz pytanie następne w artykule 2 zawarte. Czy spowodowana miłością radość duchowa może mieć domieszkę smutku? A to dlatego oczywiście to pytanie jest zadane, bo wiemy też z własnego doświadczenia, że czy z hagiografii przecież wiemy dobrze, że tutaj na ziemi no jednak towarzyszy, przynajmniej tak się by mogło wydawać, że jednak towarzyszy pewna doza smutku, nawet jakiejś wielkiej radości wewnętrznej, duchowej. I tak też oczywiście jest i Tomasz to podkreśla. Pisze tak, jednakże radość wynika z posiadania mądrości Bożej, lecz taka radość nie ma domieszki smutku. Zatem radość miłości nie otrzymuje domieszki smutku, więc sama w sobie nie powinna mieć żadnego smutku. Ale z drugiej strony, więc tak, miłość powoduje dwojaką radość z Boga, jak wiemy z artykułu poprzedniego. Pierwszą jest radość zasadnicza, która jest właściwością miłości, mocą której radujemy się z dobra Bożego, branego w Nim sam. To znaczy, po prostu kochając Boga, radujemy się z tego, że jest Bogiem, że Bóg jest Bogiem. No, w ten sposób nie możemy żadnego smutku tutaj w tej miłości odnaleźć. Jakby ta miłość pod tym względem rozważana żadnego smutku powodować w nas nie może. Natomiast jest jeszcze radość z dobra Bożego, branego jako dobro nam się udzielające. I tutaj jak najbardziej smutek może w nas powstać. Tomasz zauważa, otóż temu udzielaniu się może przeszkodzić tego, a wobec tego radość płynąca z miłości wlanej może być zmieszana ze smutkiem, gdy mianowicie ktoś smuci się z powodu przeszkód w braniu udziału w dobru boskim, naszym lub bliźnich, których miłujemy jak nas samych. Innymi słowy, kiedy widzimy własną słabość, albo kiedy widzimy słabość bliźniego, jego niewierność wobec Boga, czy własną naszą niewierność rozważamy, wtedy oczywiście smucimy się, dlatego że widzimy w tym pewną przeszkodę na drodze do zjednoczenia się z Bogiem. W 3 artykule jest właściwie dalsze rozważanie dotyczące tego tematu. 4 artykuł dotyczy radości, czy jest ona cnotą. Cnotą nie jest
też nie będziemy w to bardzo wnikać. W zagadnieniu 29 Tomasz porusza temat pokoju. Pokój jest kolejną konsekwencją miłości. Zresztą zawsze, kiedy tylko sięgniemy do Pisma Świętego, czy to do listu świętego Pawła, czy nawet do Ewangelii, zobaczymy w wielu różnych miejscach to zestawienie. Z miłości wynika po pierwsze radość, po drugie pokój. Radość i pokój, czy pokój i radość jako dwie takie najważniejsze konsekwencje miłości. Ale cóż to w ogóle ten pokój jest tak naprawdę? W pierwszym artykule Tomasz zastanawia się, czy pokój nie jest przypadkiem tym samym, co zgoda. Zgoda to znaczy concordia tutaj po łacinie, czyli po prostu pewna zgodność serc, to znaczy sytuacja, w której ludzie są zgodni co do swoich działań, kiedy ich zamysły ich serc są jakoś ze sobą zgodne. Czy to jest to samo, co pokój? I oczywiście okazuje się, że nie, że pokój jest czymś głębszym. Bardzo interesujące jest to zagadnienie, czym w ogóle pokój jest. Tomasz pisze w ten sposób. Pokój zawiera w sobie zgodę, czyli tą konkordię, ale coś do niej dodaje. Stąd, gdzie pokój, tam i zgoda, ale nie wszędzie, gdzie jest zgoda, tam jest i pokój. Jeśli słowa pokój używa się w znaczeniu właściwym. Zgoda w rozumieniu ścisłym oznacza stosunek do innych ludzi, a zachodzi wtedy, gdy chcenia wielu serc schodzą się razem w przyjęciu czegoś zgodnie. Jest jednak możliwe, że nawet serce tego samego człowieka ma sprzeczne dążenia, a to zachodzi z dwóch powodów. Innymi słowy, że jedna wola, jedno pożądanie, bo też nie tylko na poziomie woli, ale w ogóle na poziomie też zmysłów, jest właśnie tak symbolicznie, jedno serce człowieka może być jakoś rozdwojone, może być w nim jakaś wielość dążeń. Po pierwsze z powodu różnych sił dążeniowych, mianowicie gdy siła dążeń zmysłowych zmierza do czegoś sprzecznie z dążeniem rozumowym, co wyraża apostoł w liście do Galatów, ciało pożąda przeciw duchowi. Więc jest pewien rozdźwięk między duszą i ciałem i to właśnie oznacza brak pokoju. To jest właśnie pewna przeszkoda na drodze do pokoju. Po drugie, powodem tego, czyli powodem braku pokoju jest zmierzanie tej samej siły dążeniowej do odrębnych przedmiotów, a więc to oznacza, że na przykład wola z jednej strony dąży do tego celu, ale jest jakoś rozdwojona i dąży, próbuje jednocześnie osiągnąć jakiś inny cel, a te cele są ze sobą jakoś sprzeczne. Nie można ich osiągnąć jednocześnie. Stąd właśnie musi wyniknąć walka wśród ruchów w dążeniach. I to oczywiście jest bardzo istotna przeszkoda dla zaistnienia pokoju i zwróćmy uwagę, że nawet jeżeli zakładamy zgodność pomiędzy sercami. Jeżeli w człowieku nie ma owej jedności dążenia do celu, wtedy nie możemy mówić o pokoju. Tutaj Tomasz dalej pisze, otóż zespolenie tych ruchów jest zadaniem pokoju, bo serce człowieka nie jest uspokojone jak długo, choć ma to, czego chce, to jednak przy tym chce jeszcze czegoś innego, czego razem z poprzednim osiągnąć nie może. Otóż tego zespolenia nie dokona zgoda, której zadaniem jest zespolić dążenia różnych ludzi. Natomiast pokój ponadto daje zespolenie dążeń wewnątrz jednego człowieka. A więc pokój jest czymś dużo większym i szlachetniejszym. I artykuł drugi dotyczy właśnie owego powszechnego pragnienia pokoju. Czy wszystko pragnie pokoju? Wszystko tutaj się okaże, że nie tylko byty rozumne, osobowe, które tak jak ludzie czy aniołowie, ale dokładnie wszystko. To jest bardzo ciekawe, tego tutaj przeczytamy razem z zarzutami. Wydaje się, że nie wszystko, ponieważ według Dionizego pokój jest twórcą jednomyślnej zgodności. Otóż u istot niemyślących nie może być jednomyślności, no bo nie myślą w ogóle. A wobec tego takie istoty nie mogą pragnąć pokoju. Po drugie, pragnienie rzeczy ze sobą sprzecznych jest niemożliwe. Otóż wielu ludzi dąży do wojny i waśni, a więc nie pragną pokoju. Tutaj się jakby odwołuje do doświadczenia politycznego i zauważa, że nie ma wcale tak powszechnego pragnienia pokoju, przynajmniej pozornie. Po trzecie, można pragnąć tylko dobra. Natomiast jest rodzaj pokoju, który wydaje się być złym, bo inaczej nie powiedziałby Pan, nie przyniosłem pokoju. Nie przyniosłem pokoju, tylko rozłam, tylko właśnie miecz, wojnę, a więc nie wszystko pragnie pokoju. Po czwarte, to czego pragną wszyscy, to dobro najwyższe i ostateczne, lecz pokój nie jest tym dobrem, bo ma się go nawet w tym życiu. Bo w przeciwnym razie nadaremno powiedziałby Pan, miejcie pokój między sobą. A więc skoro nasz Pan Jezus Chrystus
chciałbyś mieć pokój między sobą tutaj na ziemi, wobec tego pokój nie może być utożsamiony z tym najwyższym szczęściem i dobrem, które jest zarezerwowane dla nieba. A więc pokój nie jest czymś, czego wszystko pragnie w takim razie. Jednakże Augustyn twierdzi, że wszystko pragnie pokoju, a to samo twierdzi Dionizy. Czyli na razie na autorytecie Augustyna i Dionizego opiera się Tomasz. Ale w odpowiedzi zauważa, mianowicie coś takiego. Dążąc do czegoś, człowiek tym samym dąży do posiadania tegoż i do usunięcia możliwych przeszkód w osiągnięciu posiadania. Otóż osiągnięcie pragnionego dobra może przeszkodzić dążenie przeciwstawne, własne lub ze strony innego człowieka, jak wiemy z poprzedniego artykułu, przeszkody te usuwa pokój. Stąd wniosek, że wszystko, co do czegoś dąży, musi zarazem dążyć do pokoju, jako że wszystko, co dąży, pragnie dojść do przedmiotu dążeń spokojnie i bez przeszkód. I na tym właśnie polega istota pokoju, który Augustyn określa jako ciszę porządku. Tranquillitas ordinis. To jest bardzo słynne określenie pokoju pochodzące od Augustyna. Cisza porządku, a więc jest brak właśnie tych dążeń, bo wszystko już osiągnęło właściwe miejsce. I w ten sposób właśnie okazuje się, że daje się te trudności rozwiązać. Na pierwszą trudność, a więc chodziło tutaj o to, że jak możemy mówić o wszystkim, co ma pragnąć pokoju, skoro wydaje się, że to jest zarezerwowane tylko dla istot rozumnych. Otóż Tomasz odpowiada w ten sposób. Jedność osiągana pokojem dotyczy nie tylko dążeń umysłowych czy rozumowych lub zmysłowych, które uzgadnia, lecz również dążeń naturalnych. Dlatego Dionizy twierdzi, że pokój jest sprawcą zgodności i harmonii z naturą. Zgodność oznacza tu jedność pożądań wynikających z poznania, a harmonia z naturą oznacza jedność pożądań naturalnych. A więc okazuje się bardzo ciekawe, że nawet te byty nierozumne będą pragnęły owej ciszy porządku, właśnie zajęcia odpowiedniego miejsca. Potem druga trudność, bo właśnie są ci, którzy toczą wojny i tych wojen, można powiedzieć, pragną. Więc Tomasz opowiada w ten sposób. Nawet ci, co zamierzają wojnę i właśnie pragną przez to niczego innego, lecz pokoju, którego, jak im się zdaje, nie mają. Jak bowiem stwierdzono w artykule poprzednim, zgoda z drugim człowiekiem nie jest pokojem, jeśli jest dokonana przeciw temu, czego człowiek bardziej chce. Innymi słowy, może być jakiś rozejm, czy jakiś, powiedzmy, pokój, ale oparty na bardzo kruchym fundamencie, taki właśnie bardzo polityczny. Jednak oparty na kruchym fundamencie i niezadowalający jednej ze stron, a może nawet obu stron. Dlatego ludzie starają się taką zgodę zerwać drogą wojny, jako niebędącą pokojem, a to celem dojścia do takiego pokoju, który by zadowolił ich wolę. Stąd to wszyscy wojujący dążą drogą wojny do pokoju doskonalszego niż przedtem. A więc jak najbardziej można też i tych, którzy do podżegaczy wojennych można również nazwać dążącymi do pokoju, się okazuje. I trzecia trudność. Tutaj Tomasz akcentował, że można pragnąć tylko dobra, natomiast nasz Pan Jezus Chrystus przecież powiedział, że nie przyniósł pokoju, wobec tego nie wszystko pragnie pokoju. I w trzeciej trudności, tutaj w odpowiedzi na tą trudność, Tomasz zauważa, że pokój polega na uciszeniu jedności pragnień, ale ponieważ pragnienie może się odnosić do dobra prawdziwego lub pozornego, bo właśnie może być pragnienie odnoszące się do pozornego dobra, dlatego pokój prawdziwy możliwy jest tylko w pragnieniach prawdziwego dobra, jako że wszelkie zło, choć pod jakimś względem ma pozory dobra i dlatego zaspokaja jakąś część pragnień, to jednak ma ono liczne braki, powodujące niepokój i zamieszanie w pragnieniach. To jest bardzo interesująca uwaga, bo jednocześnie daje nam pewnego rodzaju klucz do tego, by rozszyfrować w naszym życiu duchowym, rozszyfrować takie pozorne dobra. Jeżeli dobra nie dają doskonałego pokoju, jeżeli budzą jakieś zamieszanie i niepokój, tak też działanie złego ducha podaje, to są te reguły rozeznawania duchów, które znamy z rekolekcji ignacjańskich, więc jeżeli towarzyszy jakiemuś działaniu niepokój, zamieszanie, możemy być niemal pewni, że to jest zły duch, bo w ten sposób właśnie on działa. Więc to, co jest, te fałszywe pożądania, one zawsze wiążą się z jakimś niepokojem, nigdy nie dają pokoju prawdziwego. Dlatego prawdziwy pokój, zauważa Tomasz, może być tylko wśród ludzi dobrych i w dobru. Natomiast pokój pomiędzy ludźmi złymi jest pokojem pozornym, a nieprawdziwym. To jest bardzo interesująca uwaga. I ostatni, już mamy czas, nam się kończy, więc ostatnia trudność, czwarta. To, czego pragną wszyscy, to dobro najwyższe, ostateczne, ale Chrystus kazał ludziom tutaj na ziemi, swoim uczniom, by mieli pokój. Wobec tego wydaje się, że pokój nie może być tym najwyższym dobrem. I tutaj Tomasz odpowiada w ten sposób.
że prawdziwy pokój jest możliwy tylko w tym, co jest dobre, jak już wiemy. Otóż prawdziwe dobro można mieć w pełni albo niedoskonale i na tym polega tutaj ten szkopuł, to jest to rozróżnienie. Z czego wynika pokój albo pełny, doskonały, polegający na pełnym cieszeniu się najwyższym dobrem, dzięki czemu wszystkie pragnienia skupiają się w jednym i ten pokój jest najwyższym celem istot rozumu. To jest tylko w niebie do osiągnięcia. Albo też ten pokój prawdziwy, ale niepełny i ten jest dostępny w życiu ziemskim i ten oczywiście był przez Chrystusa tutaj był dawany na ziemi. Bo nawet gdy naczelne pragnienie duszy spocznie w Bogu, to jednak pokój ten doznaje zakłóceń ze strony wewnętrznych lub zewnętrznych czynników. No i to oczywiście też koresponduje z tym brakiem doskonałej radości, z tą pewną dozą smutku, o której żeśmy mówili. Także na dzisiaj będziemy musieli już skończyć.